Witam Was w moim barze. Ostatnio zadajecie mi pytanie, Patryk, czy są jakieś inne koktajle z Aperolem niż tylko ten szpryc? No fakt, powiem Wam, że jak się myśli o Aperolu, no to pierwsza myśl no to jest ten flagowy szpryc. Ale jest kilka koktajli i bardzo ciekawych z Aperolem i za chwilę pokażę Wam trzy z nich, które są zupełnie inne niż ten szpryc i warte spróbowania. Pierwszy koktajl ma w sobie smaki, które uwielbiam letnią porą, bo to jest połączenie kwaśnego, goryczy i cukru. Koktajl nazywa się Aperol Pineapple Daiquiri, czyli wariacja nad tym najsławniejszym koktajlem na bazie rumu. Ja wybrałem rum jasny, ale powiem Wam taki aromatyczny, ale możecie się pobawić z rumem Agricole, z brazylijską cachaçą, jeżeli chodzi o porę letnią. Jeżeli chodzi o porę zimową, to bym szedł w kierunku ciemnego rumu i ten koktajl też się sprawdzi. No cóż, schładzam kieliszek koktajlowy. Następnie do szklanicy wlewam 45 ml mojego jasnego rumu. 15 ml Aperola. 15 ml soku limonkowego. Dziesięć syropu cukrowego i kochani 30, no najlepiej świeżo wyciskanego, soku ananasowego. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Jedziemy. Ktoś się spytał z Was, czy umiem szybciej wstrząsać. Umiem, niech będzie. Ła, ale starczy. Okej, okay. Słuchajcie, oj, piękna pianka. Odcedzam wszystko do mojego schłodzonego kieliszka. Ananas, sok ananasowy ma to do siebie, że się fajnie pieni. Tak naleję jeszcze z góry, proszę bardzo. Ajajaj. Słuchajcie, muszę spróbować, muszę. O, jest absolutnie przepyszny, rześki, gorzkawy, kwaśny. Dam mu dekorację z listka mięty, niech sobie pływa. O. Jeżeli chodzi o kolejny koktajl, to kolejny koktajl, słuchajcie, wymyśliłem, kiedy bawiłem się wariacjami nad Boulevardierem. Boulevardier jest jednym z moich ulubionych koktajli i pomyślałem, że coś tam sobie pokombinuję. I powiem Wam, że wyszło mi coś, przypadkiem, co jest absolutnym mocarzem. Nie tylko jeżeli chodzi o moc, ale bardziej chodzi mi o tą intensywność i gorycz. Nie spodziewałem się osiągnąć takiej goryczy, ale jest niesamowita. To jest mocarz. Grzeje po garach naprawdę równo. Schładzam kieliszek. Następnie do szklanicy barmańskiej wlewam 50 ml żytniej whisky. Żytniej, czyli rye whisky. Dlatego o tym mówię i do tego zaraz wrócę. 20 ml Aperola. I 3 dasze Angostury. Pamiętajcie, jeżeli nie macie angostury, możecie sobie zrobić bitter z bardzo gorzkiej herbaty. Raz, dwa, trzy. Dodaję lodu. I wszystko pięknie wstrząsam. Ja zawsze uczę, czy kojarzycie reksio. No wiecie, te takie zajączki się kiedyś robiły i to jest reksio. I reksio powinien złapać w paszczę. O, tak łychę i jedziemy. Sam nadgarstek pracuje. Dystyngowana poza i miąchamy. Przepisowe 30 sekund. Odcedzam moją miksturę do schłodzonego kieliszka.
czas spróbować. Nie czuć tej goryczy, jest pewna słodycz na początku, ale o, już tutaj czuję. No to jest koktajl, który należy sączyć. To nie jest jakiś taki koktajl do szybkiego picia. Absolutnie, zupełnie inna strona niż Aperol Spritz. Dekoracja? No przyda się. Wisienka koktajlowa. Kochani, nie mam głowy do wymyślania nazw koktajli, może mi w tym pomożecie. Taka nazwa robocza, tutaj wykorzystałem troszkę grę słów, czyli rye whisky, czyli żytnią, użyłem do nazwy koktajlu, czyli Aperol Rye. Piękny, cudowny rye, tylko bardzo gorzki, może być to mylące. Kolejny koktajl, podczas pewnej prezentacji gospodarz spotkania poprosił barmana, żeby mi przygotował koktajl pod nazwą Pample Mousse. Ja mówię, okej, niech będzie, tylko jak zobaczymy, jak barman robi, co dodaje, to mówię, o nie, Patryczku, to nie są twoje smaki, to nie są twoje składniki, będzie źle. I powiem wam, że jak dostałem ten koktajl, no musiałem go spróbować, nie był paskudny. Był bardzo fajny, bardzo ciekawy i to jest taki przykład, gdzie składniki absolutnie na pierwszy rzut oka mogłyby ze sobą nie pasować, a tymczasem jest naprawdę smaczny. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję spróbować. Schładzam kieliszek. Następnie do szklanicy wlewam 40 ml blended malt Scotch whisky. Dwadzieścia mililitrów Aperola. Dziesięć mililitrów soku limonkowego. Następnie 40 ml soku grejpfrutowego i 20 ml białka. Ok. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Jedziemy. Ponieważ w środku mam białko, no to muszę trochę potrząchać. Zrobimy sobie krótką przerwę reklamową. No dobra, jadę. Wow. Przy wstrząsaniu z białkiem warto zastosować tak zwaną metodę shakeowania i metodę dry shake. Czyli teraz wszystko przeleję do mojej szklanicy bez lodu. Wyrzucam lód i mój dry shake bez lodu. Ten manewr ma spowodować, że będziemy mieli dużo więcej piany. Przelewam wszystko do mojego schłodzonego kieliszka. I na wierzch, kochani, dobrego, wytrawnego prosecco. Dokładnie tak trzeba otwierać. No nie dokładnie tak trzeba otwierać, ale słuchajcie, około 50 ml. Dobra, stykam. Nie mieszam, nie dodaję lodu. Ewentualnie do dekoracji użyję suszonego hibiskusa. I mój koktajl Pample Mousse jest gotowy. No, kochani, dajcie znać, czy smakowały wam moje pomysły z Aperolem. Napiszcie mi również, jakie są wasze pomysły na wykorzystanie Aperola. Kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie. Witam was w moim barze. Ostatnio bardzo często zadajecie mi pytanie: Patryk,
Mnie? Czy mi? Dobra. Dlatego pomyślałem, że sobie zagram troszkę słownictwem i ta rye whisky... Jo, dobra. Kochani, nie mam głowy do wymyślania...